Jesteśmy właśnie w San Marino. Wspięliśmy się samochodem na bardzo, bardzo wysoką... jeszcze raz. No dobra. To przedstaw nas. Ja jestem Paulina. Cześć. A, no. Cześć. Ja jestem Paulina. A ja jestem Michał. Nie tam się powinniśmy patrzeć, tu. Nasze ciasto naleśnikowe jest już dobrze wymieszane. A teraz muszę je czymś nałożyć na patelnię. Nie mam pojęcia, gdzie tu jest łyżka bazowa. Nie wiem, czy to powinieneś kręcić. Naprawdę nie wiem, gdzie jest łyżka bazowa. I czy jest tutaj coś takiego? Cześć! Ja jestem Paulina. A ja jestem Michał. I od jakiejś pół godziny usiłujemy ustawić kadr, aby nagrać coś dla was. Ponieważ podobno nas lubicie razem w kadrze, no to bardzo się staramy, a krasnoludki z nami nie jeżdżą. Bardzo się staramy i dzisiaj nie wzięliśmy statywu, tylko taki mały statywik i okazało się to taki mini. No, właśnie podjechał pan listonosz. Ja już myślałam, że zostawiliśmy komuś drogę wjazdową do. Tak, bo tam domu. Jest nasz samochód. Znaczy trochę zostawiliśmy na pewno, zawsze będzie dużo starszy po prostu. Ale się dało, znaleźliśmy uroczą małą ławeczkę, wokół której właśnie rozbijają się panowie, którzy mamy stoiska wieczorem z mydełkami i tak dalej. Bo jesteśmy gdzieś tam we Francji. We Francji. I powinna być lawenda, ale lawenda już sobie poszła. Można tutaj natknąć się na wiele nietoperzy, które przelatują, łapią, które po prostu sobie tutaj żerują. A jest co łapać, bo ilość owadów jest po prostu nieprzebrana. I tak pomyśleliśmy sobie, że może coś nagramy takiego troszeczkę na inny temat. Na przykład. Na przykład tym tematem będzie... Chantal. Bonne chance. Co może być takim tematem? Dajcie łapki do góry dla kamerzysty, czyli dla Michała. Bo bardzo się starał, wchodząc po omacku po tych stopniach, abyście mieli całkiem równy kadr. Co? Nieładnie? A nie był równy. Nie, dobra. Jedną nitkę makaronu, na przykład na widelec, czy na łyżkę. Następnie... No, chodź. Dlaczego zawsze nagrywamy w głośnym otoczeniu? Ponieważ, na przykład, chcieliśmy usiąść na fontannie, bo tu jest dużo fontan. To jest bardzo dużo fontan. Ale fontanny mają to do siebie, że sikają. No i nasz mikrofon wtedy... łapie tło. Zaglądaliśmy w te mniej i bardziej. Zaglądaliśmy. No, bo fajnie kołysze, ale wszystko potem jest słone. Nawet włosy umyć, one tam są słone. To są chyba uniknęłam wszędzie. Tak. Znowu leci samolot. Można sobie oglądać samoloty. Jak się siedzi na fontannie, no to wiadomo, że jak ja siedzę i za mną jest fontanna, to on łapie mniej fontanny i robi wtedy tak w tle. Więc usiedliśmy na spokojnej ławeczce, za nami też już panowie się wyżywają. Więc jak będzie znowu hałas, to naprawdę reklamacje nie do nas, bo zanim pół godziny ustawialiśmy statyw, to wcześniej pół godziny chodziliśmy po mieście szukając ławeczki, która nie będzie zajęta, nie będzie w tle z fontanną, ani w tle z drogą, ani w tle z... Albo nie będzie obrobiona przez gołębie, na przykład francuskie. I nawet siedzenie na różnych kamieniach czy postumentach nie wchodzi w grę, bo są tak rozgrzane, że ciężko po prostu na nich posiedzieć. Możesz to pominać. Dopiero teraz gdzieś... My właśnie w tej serii filmów będziemy szczerą prawdę walić prosto między oczy. W oczy. Ja nie widzę dalej gminy. Dotarliśmy już pod kadr.
I właśnie rozbiliśmy się na ławeczce, jakkolwiek to nie brzmi. Mogę już? Bla, bla, bla. Cześć! Dotarliśmy do Hiszpanii, a dokładnie jest za... Panowie, wybaczycie, że dzisiaj będzie taka sceneria bardziej pościelowa, ale temat wcale nie będzie pościelowy. Chyba. Nie, nie będzie. Przebiegnie 20 minuty. Oczywiście było bardzo ładnie i była... Nie puszczaj nogą. Bo się wszyscy puszczamy z tobą razem. Nasz statyw nie jest doskonały. Nie. Jest. Tak się zaludniało na wieczorną kawkę, jak Włosi wychodzili na miasto. Chyba znowu ktoś tam hałasuje w kadrze, wiesz, chyba nie unikniemy tego. Chyba zmienimy kadrę. Chyba tak. Zaraz będziemy nadawać skądś indziej. W ogóle Sagrada Familia. Tak, właśnie łapki do góry. Łapki do góry, jeżeli wam się ten pomysł podoba, łapki. W zasadzie przechodząc przez pasy, żeby tutaj wejść na mały... do fontanny podejście. W zasadzie przechodzę. Już? Bla, bla, bla. Cześć. No i wyszło nam zupełnie niepoważnie. Tutaj mamy Zola mascarpone, który bardzo mocno pachnie. A my teraz mówimy papaju, uciekamy, bo tu hałasuje. Oj, strach.